Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Dzień dobry, Aleksandra Halimoniuk. Witam w kolejnym odcinku Hola, zdrowie, Ola, zdrowie. Zdrowie jest ważne i dlatego o nim rozmawiamy w tym programie. Chcemy żyć długo i chcemy żyć jakościowo. Dzisiaj będziemy rozmawiać o medycynie chińskiej i do tego odcinka zaprosiłam Helenę Orzechowską. Dzień dobry, cześć Olu. Cześć, którą możecie znaleźć na Facebooku i na Instagramie jako esencję Ruchu. Helena zajmuje się medycyną chińską, jest masażystką Shiatsu Dobrze. i pracuje... Holistycznie z ciałem. Miałam okazję uczestniczyć w takich warsztatach, Aha. więc bardzo się cieszę, że jesteś tutaj i dzisiaj sobie właśnie porozmawiamy bardziej o tych naturalnych metodach przedłużania sobie życia. Świetnie. Fajnie. Od jak dawna zajmujesz się w ogóle tematem medycyny chińskiej i jak to się stało, że w ogóle wiesz, zaczęłaś się tym zajmować, bo to jest dla mnie fascynujące, skąd się w ludziach bierze taka, wiesz, chęć poznawania nowego. Hmm. W ogóle naturalne metody i dbanie o zdrowie w naturalny sposób, 14 lat już gości w moim życiu, od 14 lat są, są jakby nieodłącznym elementem, Związane to było z chorobą córki i z mhm. tym, że lekarze nie widzieli szans na poprawę zdrowia na wygląd jej skóry, tylko poprzez branie leków dosyć mocnych i już do końca życia. No mhm. Czy ja wtedy... to była jakaś łuszczyca? przepraszam, że tak zapytam. Wiesz, czy... co ona miała? Alergia? Y, tak, alergia. Tak, mhm. alergia ona miała. Y, atopowe zapalenie skóry? Mhm. Y, na wszystko? Na wszystko, absolutnie. Ja wtedy zrobiłam testy na nietolerancję, to było 14, 13 lat temu, wtedy nikt o nich tak za dużo nie słyszał. Mhm. Mhm. A jeżeli słyszeli, to tym lekarze medycyny konwencjonalnej. To mówili, że jakby nie znają tego, ci tacy fajniejsi mówili, że nie znają, ale jeżeli działa to, co wdrażam na podstawie tych badań, to super, a niektórzy mówili, że jest to totalna bzdura. Natomiast ja podjęłam się leczenia, dbania o zdrowie właśnie naturalnymi metodami, ziołolecznictwem, dietą przede wszystkim. A później tak powoli powoli, jak coś poznajesz i to ci smakuje i to jest mhm. fajne, no to wdrażasz się coraz bardziej, a jak wdrażasz się coraz bardziej, to poznajesz różne metody. Mhm. I to był rok bodajże, nie pamiętam nawet już który w sumie, zanim, zanim jak poznałam odżywianie według pięciu przemian. Uh -huh. Spróbowałam kawę według pięciu przemian, bardzo mi zasmakowała, dowiedziałam się ciekawych rzeczy. I to chyba zaczęło się od tego jedzenia tak naprawdę. Uh -huh. Pięć przemian pojawiło się w moim życiu, zanim pojawiło się w ogóle shiatsu. Hmm. Później trafiłam na jakąś masażystkę, która wykonywała shiatsu. Ona za dużo mi nigdy nie opowiadała, po prostu mnie dotykała. To było przyjemne, ja nie pytałam, po prostu ufałam odprężała mnie bardzo i wciąż z dolegliwościami takimi typowo ciążowymi, mhm. ciążowymi radziła sobie znakomicie. I kiedyś przypadkiem natrafiłam <noise> na kurs, poszłam na ten kurs masażu shiatsu, zen, trzeba dodać, że to jest shiatsu zen, mhm. no i zafascynowałam się tym. I to jest tak, że shiatsu zen jest jedną z metod wykorzystywanych w medycynie chińskiej, a natomiast tych metod jest dużo, tych filarów mhm. działalności jest dużo. Więc jak poznałam Shiatsu, no to stwierdziłam, że trzeba poznawać dalej, bo to jest naprawdę niesamowite, jak to się potem może fajnie łączyć holistycznie. No i tak natrafiłam na te różne rzeczy, które dzisiaj mam tutaj w studio, czyli bańki, czyli gułasza, kamienie do pracy z ciałem, mokse, czyli to zioło, o którym zaraz więcej powiem. No i tak od ponicy do kłębka zaczęłam bardziej się tym zajmować. Obecnie studiuję dietetykę według medycyny chińskiej, bo dla mnie to jest mega fascynujące i na tym nie poprzestanę. W planach mam jeszcze kurs akupunktury, ale to za chwilę, bo nie wszystko naraz. To właśnie, to ba brzmi bardzo, bardzo ciekawie. Tutaj właśnie też dla słuchaczy podcastu Helena przyniosła kilka fajnych gadżetów. Za chwilę o nich opowiemy tak. i myślę, że będziecie sobie mogli wyobrazić, co można z tym zrobić. Natomiast powiedz, dlaczego? Ty się tym zajmujesz? To znaczy, mm -hmm. co takiego y, doświadczyłaś dzięki właśnie medycynie chińskiej, dzięki tym, różnym, y, dzięki tym różnym metodom, o których teraz opowiadasz, że no, postanowiłaś iść z tym właściwie cały czas? Mm, Pomogła mi bardzo, kiedy tego potrzebowałam, mm. mm, bo poza moją córką jeszcze jestem ja i to, że jej coś pomogło, ja się tym zainteresowałam, to jest jedna rzecz. Ale drugą rzeczą było. Była moja choroba, nawet nie choroba, to był incydent 11-12 lat temu, kiedy miałam chore zatoki. Nie wiedziałam nawet, że to są zatoki, coś mnie bardzo bolało. Akurat byliśmy na jakiejś imprezie ze znajomymi, małe dzieci i mówię, że mnie bardzo boli w tej okolicy, tutaj skronie, i to jest taki ból, który nie przechodzi. W żaden sposób wtedy się już ratowałam birami i takimi innymi naturalnymi rzeczami, nie chciałam brać leków, ale osoby, które tam były, były już jakby doświadczone w tych zatokach i powiedziały mi, na tym masz chore zatoki. No dobra, no to wzięłam jakiś lek mocniejsze, ale to nie przechodziło, to cały czas było. Więc wtedy ktoś mi dał namiar na akupunkturzystę, trafiłam do akupunkturzysty. Pamiętam, że siedziałam w tej poczekalni i patrzyłam się na dyplomy tego akupunkturzysty, który był fizykiem jądrowym z wykształcenia, więc ja sobie myślałam, ciekawe w ogóle połączenie tego jednocześnie i No więc padał sobie mój puls, mój język, oczywiście moje oczy. Zrobił mi chyba cztery czy pięć zabiegów, przeszło. Ja przez chwilę do niego chodziłam no i zapomniałam o wszystkim. Ale pamiętam, że to dla mnie wywarło takie niesamowite. Wtedy sobie jeszcze nie zdawałam sprawy, mm -hmm. jak on bardzo mi pomógł w jak szybki sposób i w prosty, prawda? Wbił mm -hmm. kilka igieł i przestał mnie te zatoki boleć. Nie rozwinęło się to mocno. Zanim w ogóle jeszcze do niego trafiłam, to się upewniłam, że to są zatoki, poszłam do lekarza, chyba do laryngologa się chodzi. Mm -hmm. I on wtedy powiedział mi, że tak, że to są zatoki dosyć poważne, to jest i że mam brać jakieś tam leki. Mm -hmm. No więc ten, ten akupunkturzysta... korzysta. Mi pomógł, i później trafiałam na osoby, które zajmowały się medycyną chińską w takim stopniu umiarkowanym, czyli na przykład była mu pani doktor, która jest pierwszego kontaktu, internistą i ona stosowała, przymycała do swojej terapii i do pracy takie rzeczy związane z medycyną chińską dotyczące odżywiania. Więc ona mi te wskazówki przekazywała, ja się naprawdę rewelacyjnie czułam. Mhm. Coraz lepiej się czułam i stwierdziłam, że to musi działać. Mhm. I jak połączyłam potem sobie fakty i tego akupunkturzystę i te dietetyczne wskazówki, plus ten masaż shiatsu, który wykonywała mi Ania, no wszystko mi się złożyło w całość. Mhm. I zaczęłam czytać o tej medycynie chińskiej. I to, co do mnie przemówiło, poza tym, że ja się dobrze czułam, to to, że ta medycyna ma kilka tysięcy lat. Ona mm -hmm. jest obok Jurwedy jedną ze starszych medycyn, która jest na świecie. No i kilka tysięcy lat temu, czy nawet kilkaset lat temu, <coughs> nie istniał marketing. <gry> nie stały za tym wielkie pieniądze, okay. więc tam nikt nie musiał nikomu niczego udowadniać. Mm -hmm. Ludzie chcieli po prostu zdrowieć. Mm -hmm. I oni nie potrzebowali kiedyś badań naukowych, które miały wykazać skuteczność tego działania. To po prostu działało. Gdyby to nie działało, to by się nie obroniło tyle tysięcy lat. To prawda. Więc to dało mi do myślenia, że no faktycznie za tym nie stoją duże pieniądze, za tym nie stoi żadna, żadna korporacja, tylko za tym zawsze stało zdrowie człowieka. I my w sumie też mieliśmy taką tradycję kiedyś w Polsce i to, było, to byli ci wszyscy znachorzy, mhm. osoby, które zajmowały się ziołolecznictwem. W ogóle Polska ziołem stoi. Tutaj no mamy bardzo silne ziołolecznictwo. Natomiast no gdzieś tam to wszystko, my żeśmy to wypierali, trochę to mhm. dla nas było śmieszne. Ja myślę, że to też związane było z kulturą naszą. W Chinach jest taka kultura, że tam mamy bardzo taki kult rodziny. Mhm, tak, tak, inaczej, si jakby rodzina jest tak kultywowana i to, ta wiedza była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Mhm. Tam pokolenia wspólnie żyją, wspólnie mieszkają. Zresztą w tych krajach azjatyckich tak jest. Bardzo szanują to, co jest ich dobrem narodowym i oni zawsze są z tego dumni, mhm. więc przez wiele tysięcy lat to, miało, to się rozwijało, to się napędzało, oni to poznawali i no, dla mnie to było takie oczywiste, że jeżeli to kiedyś działało, no to I teraz dalej to działa, no to, to jest coś po prostu wspaniałego. Poza tym potem zaczęłam czytać o tym, że to holistycznie podchodzi do człowieka, mhm. i to mnie ujęło. Mhm. Że to spojrzało na moje problemy holistycznie. Eee... No tak, bo tutaj dużo różnych miałam problemów, ale to się wszystko tam wyrównało. Mhm. Ale właśnie jakbyś mi wytłumaczyć takim osobom, które totalnie się tym nie interesują, mhm. nie znają, wiedzą tylko hasłowo, że jest coś takiego jak medycyna chińska, mhm. która też oczywiście miała. Kiepski czas, prawda? I, i słyszeliśmy wiele, wiele historii mówiących o tym, że ludzie zaczynali jakieś alternatywnych metod podczas leczenia, na przykład onkologicznego, więc mhm. chciałabym, żebyś powiedziała tak, taka baza, czy na czym właśnie się opiera ta medycyna? Mhm. Jakie, są jej, jakie są jej główne kierunki, jakie są jej podwaliny? Dobrze. To przede wszystkim holistyczne spojrzenie na człowieka. Czyli to, że człowiek i natura stworzą nierozerwalną całość i medycyna chińska nie oddziela ciała od ducha. Tak jak to robi medycyna zachodu, kiedy my oddzielamy te rzeczy. I medycyna chińska bazuje na kilku filarach. Na akupresurze, na akupunkturze. Czyli akupresura jest jakby pochodną akupunktury. W akupunkturze wykorzystujemy igły, gdzie nakłuwamy punkty akupunkturowe. W akupresurze wykorzystujemy do tego celu palec na przykład taki. Po prostu uciskamy mhm. taki punkt moksoterapia, czyli używanie właśnie ziół, byli pionowej, baniek, mhm. mamy też masaż i to są takie rzeczy, które są używane lecząc ludzi, ziołolecznictwo oczywiście mhm. również, o tym nie można mhm. zapominać. I te narzędzia są wykorzystywane do tego, żeby dbać o zdrowie. Mhm. W medycynie chińskiej nie doprowadzamy do choroby. O, właśnie, to chyba jest klucz. Tak, czyli tam jest jakby to um, zapobieganie, czyli taka prewencja. Mhm. My dbamy przede wszystkim o to, żebyśmy byli zdrowi. Mówi się nie wiem na ile to jest prawda, ale rzekło się, że kiedy się jak cesarz chorował, to lekarz y, miał ścinaną głowę. Mhm. Czyli lekarz miał doprowadzać do tego, żeby cesarz nie chorował. Nie chorował. Y, I oni tam zawsze dbali o taką profilaktykę. Natomiast. Trzeba nie, znaczy nie można zapominać, że medycyna chińska w Chinach jest podstawą ich funkcjonowania. Mhm. To jest ich historia, w ogóle ich życie opiera się na medycynie chińskiej. No właśnie, bo dla nas to medycyna, a dla nich to właściwie jest styl, życie, życia. styl życia. Dokładnie. Mhm. I to więc tam rano mają e, tai chi, chi gong, czyli ćwiczą, e, e, i to, to chodzi o popra, przepływ tego chi, które oni wierzą. Czyli medycyna chińska mówi o tym, że mamy w naszym ciele meridiany, którymi krąży chi, nasza energia życiowa. I każda choroba to jest w jakiś sposób zablokowanie przepływu tej energii. I stąd te poranne y, rozruchy. Tak, które, się, <laughs> tak, a które tak. w ogóle trzeba praktykować, właśnie, żeby te ci przepływało swobodnie przez nasze ciało. I to jest niesamowite, bo to nie są wiesz, jakieś y, wysiłkowe ćwiczenia. Mhm. To jest po prostu taki bardzo delikatny ruch. Tak. I to wystarczy. Mm -hmm. I to wystarczy naprawdę, bo nie, nie muszą być to skomplikowane ruchy, żeby to działało mm -hmm. i żeby te ci płynęło. Potem no w ogóle moja, taką tutaj wrzuca jedną dygresję moja przyciągła kiedyś była w Chinach i pamiętam, jak opowiadała mi, że ona nie mogła spać w ogóle tam na łóżku, bo było tak twarde, więc kładła się na podłogę, mm -hmm. która była bardziej miękka niż to łóżko. Natomiast mówi, że było bardzo duszno i tam wilgotność była ogromna w tej wiosce, gdzie mieszkała w Portowym mieście. I stawało już o 4.35 rano i wszyscy poprawiali tak. tej trzliczigą, po prostu niezależnie od wieku, czy to ktoś miał 5 lat, czy 75, oni stali na zewnątrz i przez chwilę się ruszali i ona powiedziała, że to było majestatyczne i takie przepiękne i ona mówi, Helena, no po prostu ci ludzie znajdowali nawet te 15 minut rano, żeby to zrobić i to jakby było wpisane w takie ich DNA życia, mhm. to, nie, to, nie, to nie było tak, że oni się zmuszali, oni to robili, to, było ich, to była ich kultura. Więc oni mają ten, 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 ten qigong, mają jedzenie według pięciu przemian. Mm. Oczywiście to. Czyli opowiedz o tym, co to jest. No właśnie znaczy, jedzenie jedzenie, według pięciu jedzenie. przemian. To jest tak, że um, Chińczycy wierzą, że mamy pięć elementów, na którym się też opiera cała medycyna, czyli mamy ogień, metal, y, wodę, drewno i wodę, y, drewno i ziemię. przepraszam, mm. mamy te pięć elementów. I pod każdym z tych pięciu elementów mamy podpisane jakieś organy. Y, I te pięć elementów dotyczy też jedzenia. Oni też wierzą, że jedzenie ma pięć właściwości. Jest jedzenie rozgrzewające, jest ciepłe, jest neutralne, wychładzające i zimne. I według nich takie najlepsze to jest to neutralne, natomiast te skrajnie gorące i skrajnie zimne może doprowadzać, jeżeli jemy je w dłuższej perspektywie czasu, no do przerostów jakichś, które w ciele się dzieją, na przykład do gromadzenia się nadmiernej wielgoci, która de facto może bardzo spowalniać nasz układ trawienny, więc jeżeli słabo trawimy, no to się pojawiają problemy z jelitami, co się przekłada na nasze samopoczucie, na naszą skórę. To ma bardzo szerokie implikacje. Z kolei gorące również może powodować, że mamy problemy z płynami w naszym ciele, czyli sucha skóra, sucha jest wypadające włosy, problemy z miesiączką, więc oni uważają, że te gorące czasami jest potrzebne, jeżeli jesteśmy bardzo wyziębieni, albo jeżeli mam za dużo gorąca, to potrzebne jest zimne ale oni to, to jedzenie ma charakter terapeutyczny i oni od dziecka się uczą, albo jakaś osoba w rodzinie, czy tam ci lekarze tak naprawdę, mm -hmm. wiedzą jakie jedzenie, jaką ma funkcję, jaką ma właściwość i tak sobie dietę układają. Zresztą też jest tak, że każdy rodzi się z jakąś konstytucją i ktoś od dziecka może mieć dużo gorąca. Albo może mieć predyspozycję do gromadzenia się wilgoci, albo do zimna, więc też on jakby uczy się tego jeść, no bo to jest w ich kulturze. No, ta mama mhm. też widzi dziecko i o niej. Jakby... Czyli, czyli to samopoczucie jest wyznacznikiem tego. Tak. Y, oni obserwują siebie, mhm. obserwują y, jak organizm reaguje na przykład tak. właśnie na jedzenie, i w ten sposób dostosowują. Tak, i też czyli... widzą. Do pół roku mhm. też to dostosowują, mhm. bo inaczej jemy zimą, a inaczej jemy wiosną, i y, no, my jemy cały rok wszystko. No Zwłaszcza od iluś lat, kiedy tak. wszystkie produkty możemy mm -hmm. kupić w sklepie. Kiedyś dokładnie. też tak nie było. Mm -hmm, tak. Kiedyś jedliśmy to, co jest blisko nas. Dzisiaj mm -hmm. już właściwie. No poza, poza tą globalizacją też jest tak, że jeżeli masz ochotę zjeść zimą mango, to te mango po prostu jest. Tak, Więc y, też jakby nie zastanawiamy się nad tym, nikt nas tego nie uczy, nie mm. wiemy jakie to może mieć przełożenie. Y, I oni tak się nie odżywiają. Oni jedzą to, co jest, ta, i oni jakby obserwują przyrody i to, co przyroda im daje. Więc tam jedzenie mango zimą jest, albo inaczej, przykładając to na Polskę, tak? jedzenie mango zimą no byłoby tam niewskazane albo w ogóle jakby niedopuszczalne i mhm. y, jemy na przykład zimą kiszonki, tak? żeby mhm. wspierać nasz układ odpornościowy, jemy dużo zup, coś co mhm. nas rozgrzewa, y, y, więc to tak wygląda, jedzenie według pół roku, to mhm. też jest takie istotne. No i takie dbanie o swoją odporność, albo radzenie sobie z takimi bieżącymi problemami. Więc na przykład mamy bańki, które możemy używać profilaktycznie. I wiem, że robi się to, że używa się bańki profilaktycznie, stawia się na ciało, żeby usprawnić przepływ krwionośny, po prostu krew szybciej krąży, wtedy też dociera do miejsc, które na przykład potrzebują uzdrowienia, dlatego że w krwi znajdują się różne substancje fagocyty, które pracują z naszym układem, z na przykład stanem zapalnym, więc jeżeli mhm. bańkę nałożymy, to podciągamy tą skórę, tam się jakby przyspiesza krążenie krwi. No to więc... już jest takie dość popularne chyba jednak tak. w Polsce, nie? Bańki. Bańki lichyjskie. tak, tylko że bańki, bańki się, używało, bańek się używało jak chorowaliśmy. Mhm. żeby wyciągać chorobę, a nie używało się tego, że jak byliśmy zdrowi, a to można po prostu używać w ciągu raz, nie wiem, raz w tygodniu sobie stawiać taką mhm. bańkę, żeby dawać taki impuls do mobilizacji z ciała naszego. Okay. Więc oni to używają w momencie chorowania tym bardziej. Ale nie tylko chorowanie. Na przykład, jak mamy nie wiem, bóle mięśni, mhm. też możemy taką bańką ten mięsień rozluźnić. Więc bańki mają, tak jak widzisz, różne rozmiary. Od takiego malutkiego, tak. który wejdzie mi na kciuk i który jest naprawdę taki subtelny i przyjemny, mhm. i ładny. Pod Bardzo taką, ładny. Tak, po taką bańkę naprawdę banie. Mhm. Ta bania to jest taka pokaźna, i tą bańkę można używać jak taka wielka bombka. Do pracy na przykład z plecami, żeby mhm. rozmasować i rozluźnić napięcia w plecach. I te wszystkie bańki, które tutaj przyniosłam do studia, są bańkami ogniowymi. Mhm. Czyli jak tutaj widzisz, jest taki specjalny patyczek metalowy, zakończony taką główką, trochę jak wacik. Mm -hmm, I tak. to po prostu się taki duży patyczek do uszu. Duży taki gigantyczny <gibantyczny> patyczek <gibantyczny> dla słonia. I my po prostu w środku yy, na przykład możemy potrzeć to spirytusem. Są takie waciki nasączone alkoholem, gdzie pocieramy to. Yy, to również zamaczamy w alkoholu, podpalamy mm -hmm. i tu wkładamy i ta bańka wtedy płonie i przykładamy ją. Tak. Więc ja takie bańki przykładałam, robiłam taki masaż yy, i na kursie i w ogóle robię to też w domu i swoim pacjentom i to zawsze jest takie, po pierwsze, spektakularne, mm -hmm. no bo już teraz mało kto używa bańek ogniowych, tak. ale jednak ogień to jest żywe żywy żywioł, mm -hmm. prawdziwy żywioł, więc bańka ogniowa ma dużo jakby silniejsze i mocniejsze zastosowanie niż taka próżniowa, więc taką bańkę nakładam i to naprawdę można zrobić bez... I na bez... jak długo taką bańkę się stawia? Zależy. Mm -hmm, Zależy okay. czy jest to dziecko, czy jest to osoba dorosła, kto z jakim problemem przyszedł. Obserwujemy też skórę która pod tą bańką się zbiera, jaki ma kolor. Bo to też jest tak, że ten kolor skóry może być od bladego, gdzie mamy ewidentnie zimno i wilgoć, Aha. po taki bordowy na przykład, fioletowy, gdzie mamy zastój. I to są przeróżne kolory, może być hmm. nawet zielonoż taka brązowa skóra. I jak pracuje się tym, no to się zna te kolory i obserwuje się takie ciało. Są na przykład takie osoby, które mają bardzo dużo gorąca w ciele. Hmm. Z, z natury są to mężczyźni, i, i oni w ogóle bańki bardzo lubią, bo bańki im e, jakby trochę tej, tego gorąca mm, uszczuplają. Mhm. Natomiast e, wiem, że bańki chińskie stały się bardzo popularne w kosmetyce. Mhm. I w kosmetologii się używa bańek chińskich do pracy z celulitem. E, I to jest takie popularne. Natomiast bańka chińska nie jest dla wszystkich, bo są osoby, które są ewidentnie takiej słabszej konstytucji, marznące mocno. Mhm. I po takiej terapii bańką chińską, one się mogą czuć jeszcze bardziej osłabione. Osłabione, okay. Więc to mhm. też trzeba z rozwagą używać i mieć taką wiedzę. A jeżeli chcemy chodzić, no bo lubimy to, jest skuteczne, no to też miejmy świadomość tego, że potem możemy się tak po prostu czuć. Na przykład, bo ja mam takie klientki, które właśnie opowiadały o tym, i to, i to jakby jest normalne, że tak się mogą czuć. Mhm. Ale to tak jak mówię. Uprzedzam, bo może to Jestem. będzie jakaś taka wiedza, która tak. komuś kiedyś się przyda, bo a nie, że cały czas wychodzi bo bańce i się fatalnie czuje, może a, coś właśnie. z nim jest nie tak. Nie, nie jest. Ale rozumiem, że to nie szkodzi, w sensie takim, że po prostu nie. to samo poczucie może być inne, tak, ale, ale nic złego się nie stanie. No dobrze, co tutaj jeszcze masz? Jeszcze. ty ciekawe. No zobacz, <laughs> mam coś takiego, co jest taką rybką, ja to lubię nazywać rybką. To jest akurat drewna. Ja czekam teraz na dostawę mojego głasza z rogu. I to jest kamień głasza. Ten jest szklany akurat, więc może. Czyli ma łatwo... to są dwa kamienie głasza, tak, które tak. masz, tylko każdy zrobiony innego z innego materiału. I każdy ma inny mhm. kształt. Jeden ma kształt takiej łapki, mhm. kaczki. Mhm. Ten ma kształt rybki, ale ma, jak widzisz, różne zakończenia. Mhm. I to służy pocieraniu po ciała. Czyli, czyli w ogóle głosza jest taką, taką metodą, którą się praktykuje od wielu lat i używa się do tego po prostu łyżki w Japonii. Łyżki w Japonii czy w Chinach mają takie zakrąglone końce, one są ceramiczne. Takie mm -hmm. duże, mało, ma, małe, ale z dużym takim głębieniem, Tak, i one są tak, tak, tak tak, tak. zakończone nie ostro, tylko mają takie krawędzie delikatne. I to chodzi o to, żeby pocierać nią w miejscu, gdzie mamy zastój. Mm -hmm. Więc jak mamy, nie wiem, załóżmy bóle karku, A, to możemy okay. dosyć dynamicznym, szybkim ruchem, po, jak jest skóra naoliwiona. Po prostu ten, to miejsce pocierać aż do wytworzenia się takiego, nawet takich wybroczeń na skórze, i przez te, przez te otwarte pory skóry wychodzi gorąc. Szary, w ogóle poci się wtedy też ten, ten obszar i ból znika. Po Czyli prostu. jak na przykład y, osoby, które być może nas słuchają, siedzą przed komputerem, mm -hmm. czy są po długiej podróży samochodem, tak. mogą sobie na przykład potrzeć tutaj szyję takim mogą. kamieniem. Tak, to mogą to zadziała, to, czy rozumiem, że to rozbije w jakiś tam sposób te mm -hmm. złogi mięśni. Dokładnie te, tak. Te właśnie takie, które nas tam spinają. Te no. zastoje, które zastoje. się robią. Więc to się robi dosyć dynamicznie, szybko i to jest bardzo przyjemne. Pomimo tego, że to może wyglądać... Hmm. Trwawo mm -hmm. i bardzo tak boleśnie. To nie jest to bolesne, jest to naprawdę mm -hmm. bardzo przyjemne. I czasami te mięśnie są bardzo zbite, więc to jest szybki, szybki prosty sposób, żeby rozbić te mięśnie. Na, z drugiej strony, jak pracowałam kiedyś z dziećmi, które miały problemy na przykład mm -hmm. gastryczne, mm -hmm. miały problemy z załatwianiem się, to po meridianie na przykład jelita grubego, który gdzieś tu przebiega na ręku, można pocierać to i usprawnić przepływ w tym meridianie i to jest taka szybka, zamiast pracować z tym meridianem, tak, robić im masaż bądź nakłuwać igłą można właśnie tę głaszę pocierać i to doprowadza do przepływu i te dzieci się załatwiają. No właśnie tutaj myślę yy, ciekawego wątku dotknęłaś, mhm. a mianowicie, że w medycynie chińskiej, znaczy yy, każda część ciała odpowiada jakiemuś organowi wewnętrznemu, prawda? Hmm, każda tak część jest? ciała ma meridian, który jest związany z organem. Tak. No właśnie, i e, przez tą pracę, właśnie z ciałem, mm -hmm. możemy uzdrawiać te organy wewnętrzne, tak? Tak, mm -hmm. tak, możemy uzdrawiać je, a tak naprawdę um, obieg czynnościowy, bo w Chinach nazywa, mówimy o tym, że nie jest to śledziona, tu nie ma śledziony, że wątroby, tylko jest obieg czynnościowy wątroby, śledziony. akurat tutaj są na nogach one, mm -hmm. więc ja pracuję z tym obiegiem czynnościowym. Usprawniam przepływ ci w danym organie, ponieważ, tak jak mówię, on może być w jakiś sposób zablokowany i doprowadzać na przykład do jakiegoś gorszego samopoczucia, a finalnie mhm. do jakiejś choroby. A czy to jest tak, że ty wyczuwasz y, właśnie w którym miejscu jest mhm. ta blokada? Y, jak, jak to w praktyce wygląda? Tak. <laughs> y, tak, no tak najprościej mówiąc. Natomiast zanim w ogóle podejmę decyzję, z czym pracuję, no to robię tak zwaną diagnozę. I ta diagnoza mhm. też się opiera na kilku filarach na um, obserwowaniu człowieka, który do mnie przychodzi. I to już bardzo często widać po rysach twarzy, po, mm -hmm. po sylwetce, z którym na przykład organem on jest. Nie organem, tylko elementem związanym. Mm -hmm. Czy bardziej jest metalem, czy bardziej z wodą. Jaką ma konstytucję. Następnie y, obserwuję mój język, oglądam ten język, bo jest bardzo ciekawy. Język jest organem, który znajduje się w środku naszego ciała. I on się najbardziej dynamicznie zmienia. I na tym języku jest bardzo dużo rzeczy wypisanych. I zresztą jak ym, teraz osoby, które nas oglądają albo czy znaczy będą oglądać nas mm. i słuchać, mogą sobie y, spojrzeć w lustro, stanąć mm. przy lustrze i zobaczyć, jak wygląda ich język. Mm. Czy jest ten język opuchnięty, czy ma falbanki z boku, czy ma biały nalot, czy ma żółty nalot, czy ten biały nalot jest w połowie języka, czy żółty nalot jest w połowie, czy na końcu, czy mają jakieś bordowe plamy, czy mają pęknięcia, czy język jest całkowicie suchy czy ma takie geograficzne wzorki, to tego jest bardzo mm, dużo. Mm. I każda z tych rzeczy może dzisiaj wystąpić, a jutro może być inna. Yy, więc język jest świetnym, świetnym, świetną diagnostyką, obserwowanie języka. Kolejną rzeczą jest badanie pulsu, mm -hmm. ponieważ mamy, badamy puls na prawym i lewym ręku, na różnych pozycjach i głębokościach. To też nam mówi o konstytucji i o, o, o danym momencie, bo to jest na tu i teraz. Potem mamy hmm, wąchanie, mhm. bo też jest tak, że człowiek może wydzielać naprawdę specyficzny zapach, bardziej słodki, mhm. bardziej kwaśny, więc to też jest bardzo takie ciekawe. I ja jeszcze poza wywiadem, ale wywiad to zawsze jest taka rzecz bardzo. Subiektywna. Mhm. Bo jak się pytam o różne rzeczy, to ktoś mówi normalnie, ale dla każdego normalność jest czymś tak innym. Dokładnie, na innym poziomie. Więc, mhm. więc potem, jak ja doprecyzowuję, to się okazuje, że dla kogoś normalnością jest coś, co dla mnie nie jest normalną rzeczą. Mhm. I na końcu ja robię coś, co jest zarezerwowane albo rozwinęło się w Japonii, ponieważ Japonia i medycyna chińska to jest takim, takie małżeństwo. Siódmy. Szósty wiek naszej ery, mm -hmm. kiedy medycyna chińska przywędrowała do Japonii. Mm -hmm. I tam się bardzo mocno rozwinęło kampo, czyli takie zioło lecznictwo. Yy, leczenie ziołami. W ogóle kampo oznacza Chinę w Japonii, mm -hmm. tak, medycyna chińska w mm -hmm. Japonii. I oni tam mają rozwinęli jeszcze trochę inne narzędzia, których używają, ale jest to związane między innymi z masażem, który jest wykonywany, czyli z moim masażem światł. I tam ja dotykam brzucha. To jest takie palpacyjne badanie brzucha i to jest w ogóle podstawa mojej pracy. Mm -hmm. yy, w medycynie chińskiej, czy akupunkturzysta, czy Osoba, która leczy ziołami, patrzy na języki, i bada puls, ale nie dotyka palpacyjnie brzucha. I to jest w ogóle w to jest taka metoda właśnie dotykania brzucha, gdzie ja badam harę, czyli brzuch po japońsku i decyduję finalnie, z którymi organami pracuję, czyli z którymi mhm. meridianami. I wtedy dobieram sobie to w pary, czasami sam meridian jeden wybieram, na przykład mhm. jeżeli uważam, że trzeba z nim mocniej popracować. To jest taki, Ja to zawsze lubię nazywać takim równaniem matematycznym, mhm. gdzie podkładam wartości, czyli tu język, tak, tutaj Aha. puls, tutaj wywiad, tutaj e, obserwowanie człowieka, na końcu dla mnie najważniejsze okay, no narzędzie. Czyli, tak. czyli jest po prostu patrzysz na, na człowieka jako tak. rzeczywiście na całość, nie mhm. podejrzewam, że jeszcze jakiś dochodzi do tego styl życia, tak. e, to jak na co dzień funkcjonuje mhm. e, i tak dalej. Tak, no i tak, i tak już szybko kończąc, e, że, że Nie Musimy że wtedy... się spieszyć, może? Nie <laughs> bo to też a propos tego, jak mówisz, że styl życia, bo ja za, zawsze zadaję to pierwsze pytanie, z czym osoba przyszła do mnie, mm -hmm. bo czasami jest tak, że wiesz, ja ten wywiad przeprowadzam i nagle mi się tam pokazują, pokazują rzeczy, które dla mnie są niepokojące, ale dla tej osoby nie. I na przykład ona może przyjść z czymś, co jej doskwiera teraz, ale na podstawie wywiadu i obserwacji wychodzi mi, że ona ma jakiś taki problem, który tam od dawna się dzieje i ona go nie zauważa, albo który się rozwinie w niedługiej perspektywie czasu, większy problem. Ale czasami jest tak, że ten problem jest tak palący i tak trudny, że ja pracuję najpierw z tym problemem, czyli pra, pracuję tak naprawdę z gałęziami choroby. I często też jest tak, że te korzenie są jakby tak silne, mocne i nie chcę użyć słowa schorowane, ale w takiej lekkiej dysfunkcji, że lepiej zacząć od gałęzi, zanim przejdzie się do korzeni. Mm -hmm. Czyli ten steam and branches, te metody mm -hmm. pracy z korzeniem albo z gałęzią. No i ale finalnie medycyna chińska chce pracować i pracuje z korzeniem choroby. Mm -hmm. Nie ze skutkiem, tylko z przyczyną. Mm -hmm. No i wtedy ja masuję ten meridian, który przebiega sobie, które mm -hmm. przebiegają sobie wiesz, po całym ciele. Mm -hmm. I jak pracuję już finalnie z ciałem, to tam też jest tak, że wyczuwam pewne zastoje, które czasami są twardsze, pewne struktury są napięte, mogą być w dotyku bolesne dla tej osoby, którą dotykam, czy w odczuciu bolesne. Czasami jest tak, że dotykając takiego miejsca je ja czuję po prostu gorąc mhm. i momentalnie mi się robi gorąco i osobie, która jest masowana, robi się gorąco, czasami osoba ma jakieś, czuje jakieś przepływy, czasami robi je się z kolei zimno. Mhm. To naprawdę są bardzo, bardzo subiektywne odczucia, i z każdym jest różnie. Mhm. To, to nie ma jednego kodu. A powiedz, proszę, jak długo taka terapia naturalna mhm. trwa? Też podejrzewam, że jest uzależniona od wielu mhm. czynników, ale załóżmy, że chcemy podjąć takie leczenie, czy też wejść w tą medycynę naturalną i mhm. tym sposobem sobie radzić, to jaki czas? Powinniśmy sobie założyć. Mm. na no doprowadzenie tego ciała, właśnie mm -hmm. do, do ładu. Oczywiście najprościej jest powiedzieć, to zależy. Mm -hmm. <laughs> Natomiast to nie daje żadnej odpowiedzi. Wiesz co? No to składa się kilka czynników. Ja też zawsze o tym powtarzam, mówię, bo ktoś może do mnie przyjść, ja mu zrobię masaż, użyję sobie różnych tutaj ciekawych mm -hmm. rzeczy, które mam u siebie, narzędzi, porozmawiamy. No i ta osoba wchodzi w te same schematy działania. Mm -hmm. Więc na pewno wtedy taka terapia się wydłuża, no bo wracamy do punktu, za jakiś czas wrócimy do punktu wyjścia. Ymm, związane jest to na przykład z odżywianiem, związane jest to nawet ze stylem ubierania się. Wow. Na przykład, Jak że to? wyziębiamy się. Miałeś <laughs> teraz krótki stan spodni. Że wiosna, o, i od razu bardzo. się. Nereczki na wierzchu, mm. y krótkie skarpetki. Y Zwłaszcza zimą, na przykład, u młodych ludzi się to widzi. Tutaj mamy dziury na spodniach, mhm. więc jakby przeziębiamy, robimy taki lufcik dla tych, tych narządów, które są bardzo ważne w naszym ciele. No więc na przykład mamy wiosnę i ubieramy się, po prostu idziemy rozkryci cali. Mhm. Albo na przykład mówię, żebyśmy pili ciepłą wodę, a ktoś wraca i pije ciągle zimną wodę, mhm. albo w ogóle tej wody nie pije. No to jakby, wiesz, to opóźnia działanie, opóźnia efekty tej terapii. No i wtedy ja zawsze pytam, wiesz, jaki jest cel tej osoby, mm -hmm. po co tak naprawdę przyszła, czy chce sobie pomóc, czy nie, czy... jeżeli chce, oczywiście ja też nie wprowadzam wszystkiego naraz, no bo rewolucją bo to, tak, nic tak, dobrego tak, nie. Nie, przy, nie przyniesiemy, to muszą być jakieś e, etapy. Wiesz co, i też e, czasami ludzie przychodzą na shiatsu po to, żeby zaznać relaksu, bo mm -hmm. ich to zawsze bardzo relaksuje, ale jest to związane z tym, że jednak twórcą tej metody shiatsu Zen, był psycholog i on zobaczył połączenie somy z psychę. Stąd holistyczne połączenie. Tak. Zresztą o tym się też u nas mówi, że psychosoma jest rozrwalna. Tak, rozerwalna. myślę, że coraz częściej, coraz częściej rzeczywiście o tym mówimy. Psychosomatyczne choroby na przykład. Tak, ja tej lekarzy tak. już nie boję tego terminu używać. To prawda. Zresztą ja też masuję w klinice fizjoterapeutycznej i niektórzy fizjoterapeuci lub bądź lekarze mówią, no niech pan idzie na masaż do Haleny, ja widzę, że tu jest potrzeba takiego wie, wyciszenia głowy na przykład, mm -hmm. albo takiego zrelaksowania się, mm -hmm. bo naprawdę emocje przekładają się na tą chorobę i zresztą o tym też mówi medycyna chińska. No właśnie, właśnie, co mówić w tym temacie, bo to jest bardzo ciekawe, bo... Y y y ten utrzymujący się długotrwały stres, mhm. którego czasami człowiek działa jak taka maszyna, nie? Mhm. Jest w sytuacji trudnej, stresowej, więc po prostu działa. Tak. Ale wcześniej czy później ten organizm wyrzuca mhm. z siebie no, te wszystkie takie złe emocje, które się nagromadziły. Jak medycyna chińska tutaj z tym obszarem pracuje? Mhm. Co mówi? Jak te organy odpowiadają, wiesz, za... Za to nasze właśnie samopoczucie. Pięć emocji, pięć mhm. elementów, organy. Oni mówią o, o, o emocjach, które są w nas, a i te emocje tak naprawdę są potrzebne, mhm. bo one nam bardzo wiele rzeczy pokazują, o wielu rzeczach informują. Mają strach, jest tam, jest tam strach, jest tam złość, jest tam radość, jest tam żal, jest tam zamartwianie się. I każda z tych emocji jest ważna i potrzebna nam bardzo. Nawet y, natomiast każda z tych emocji, jeżeli jest y, przedawkowana, jakby, jakby wiesz, jest jej za dużo i ona dominuje mm. w naszym życiu, no to doprowadza do różnego rodzaju schorzeń. Mm -hmm. I zresztą, jak ja zaczęłam się tą medycyną chińską tak zajmować i tymi naturalnymi metodami, ja zaczęłam znajdować takie wiesz, co, połączenia, które y, chociażby w przysłowiach, mm -hmm. No dobrze, mm -hmm. powiem. Ktoś się posika ze strachu. Mm -hmm. tak? Strach jest związany z nerkami, z pacherzem moczowym, z tą emocją. Więc u nas też taki albo kogoś żółć zaleje ze złości. Mm -hmm. A w wątrobie złość i gniew jest właśnie tą emocją, która jest do tego elementu, do tego organu, czyli do elementu drewna przypisana. Mm -hmm. I to jest takie bardzo dla mnie spójne. W ogóle ta medycyna jest taka bardzo. Mm, Wiesz, co, taka spójna, ale też taka intuicyjna. Ona jest bardzo taka logiczna. Mm -hmm. Wszystko, co tam jest, jest logiczne, i na wiele, i, i może nie na wszystko, ale na większość rzeczy jest jakaś odpowiedź płynąca. Więc zawsze mi się to podobało w tym. Wiesz, że, że, że mogę jakąś odpowiedź znaleźć, i oni to pięknie potrafią nazwać. I teraz ten stres obecnych czasach bardzo często przyczynia się do chorób tarczycy. Mm -hmm, no właśnie, tak. Których... My często odnosimy tą tarczycę do Czarnobyla, tak. ale ona też jest organem, który no, reaguje bardzo mocno na te emocje. Dokładnie tak. I bardzo często tarczyca uaktywnia się po jakimś, rozumiałyśmy, jakimś wstrząsającym, silnym, mocnym, stresującym wydarzeniu. Mm -hmm. I oczywiście to nie jest na od razu. Bo no to wszystko potrzeba czasu. Yy, I to wychodzi po jakimś czasie i my na przykład bardzo często nie kojarzymy tego z danym wydarzeniem. To podobnie jest w nietolerancjach, mm -hmm. bo alergia jest, występuje wtedy, kiedy coś zjemy i od razu mam na, na, to, na, na to mam alergię. Tak? Jabłko puchniemy, o nie wiem, orzechy puchniemy, mamy katar na kurz. Natomiast nie w nietolerancji bardzo często bjawy pojawiają się po jakimś czasie. Po dwóch dniach możecie boleć brzuch, możesz mieć biegunkę, mm -hmm. możesz mieć ból głowy. I to jest właśnie. To, co powoduje, że przez wiele lat te nietolerancje nie były błędnie wiązane z różnymi rzeczami. No bo, wiesz, co pamiętasz, co zjadłeś tam dwa dni temu no i tak. co mogło być takie... To zupełnie nie o Oczur... to chodzi, tak. chodzi o to, że po prostu mój organizm już tam nie, nie pracował odpowiednio tak. i, mhm. i dlatego tak zareagował. Dokładnie tak jest. I tak samo jest z tą tarczycą, że tarczyca to jest taka tarcza ochronna przed naszymi emocjami, czyli chroni nas przed tymi złymi emocjami i ona zaczyna pracować błędnie albo tak jest osłabiona właśnie w wyniku stresu, który mamy, tego stresu cywilizacyjnego ja też to tak nazwę. Natomiast mój Chińczyk zawsze zwykł mawiać, że emocje nas mają, że to jest dominujące w kulturze zachodu, mhm. że emocje nami po prostu władają mhm. i my... Powinniśmy tymi emocjami władać, one są jednak jakby w nas, a nie one dominują nami. No i faktycznie tak jest, że jednak brak takiego, nie chcę mówić stoicyzmu, ale takiego panowania jest często problemem różnych chorób. I zresztą sama to wiem, bo ja przez lata byłam jakimś tam cholerykiem, mhm. który się szybko denerwował, i irytował, ale kiedy to zmieniłam, ja zauważyłam dużą poprawę w moim zdrowiu. Wiesz, mhm. że na przykład po takich atakach złości, takie zdenerwowanie zawsze tu mnie przeduszało, głowa na przykład nie bolała. To była ta wątroba, która, której energia mm -hmm. szła do góry, po prostu uderzała. <laughs> I ta wątroba zawsze też była takim elementem, który był u mnie w takim osłabieniu. Mm -hmm. I to nie tylko mówił to, to osoba, która zajmuje się medycyną chińską, ale w ogóle naturopaci tak do mnie mówili: wątroba, wątroba. I jak ja zacząłem się tą medycyną chińską zajmować, no to dużo rzeczy po prostu mi się poskładało w taką wiesz, logiczną całość. Więc mm, praca z organami, czyli z tymi meridianami. Pracuje z obiegiem czynnościowym danego organu, jednocześnie jakby jest powiązana z tą emocją. Mm -hmm. Więc, kiedy mamy ten sprawnie działający organ i ten obieg czynnościowy, czyli te czy danego mm -hmm. organu, to tak naprawdę możemy też pracować z emocjami, z radością, z lękiem, z żalem. <laughs> Natomiast tak jak mówię, to, no, to jest kilka elementów Jasne, warto Ale wdrożyć. wyobrażam to sobie, wiesz, po prostu jak o tym opowiadasz, to wyobrażam sobie ten, ten przepływ, to uh -huh. znaczy wyobrażam sobie, że robi się po prostu miejsce na to, tak. żeby na przykład y, dać ujście tym emocjom, uh -huh. nie? że to uh -huh. nie jest zablokowane. Też rozmawiałyśmy o takiej chorobie, y, która teraz się bardzo często pojawia, i tak. y, która też jest efektem takiego długotrwałego stresu. Uh -huh. stresu to jest ta tężyczka, ta tak? Mm -hmm. y tak. Powiedz proszę, bo to się wydaje, że po tych czasach covidowych i gdzie jeszcze łączymy bardzo często na przykład skutki covidu, mm -hmm. na przykład ze mm -hmm. zły, złe samopoczucie ze skutkami tak. COVID-u, może się okazać, że jesteśmy jakby dużo dalej. Co to jest za, 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 za choroba? Wiesz ogóle? co, y ta tężyczka jest związana z naszym układem nerwowym i mm -hmm. y z tym, jak nasze ciało reaguje. I, ym, na to, I ta tężyczka w ogóle mo może być utajona mm -hmm. i to jest w ogóle wtedy takie trochę yy, no niebezpieczne, bo my sobie nie zdajemy sprawy, że ją mamy i tam mogą też wyniki badań nie wskazywać jednoznacznie na to. Yy, I ta tężyczka objawia się takim w ogóle, wiesz co, brakiem panowania nad swoim układem nerwowym i nasze ciało wchodzi w pewne drgawki yy, i ona jest niebezpieczna też, więc yy, Wiesz, co z tą tężyczką? To tam trzeba pracować i lekami, i też dietą. Ale niektórzy mówią, że w ogóle pracą z naszym układem nerwowym, mhm. z takim wiesz, brakiem denerwowania się. Oczywiście to tak łatwo jest mówić z brakiem no denerwowania właśnie. się, trudniej mhm. to wdrożyć. Ale ja myślę, że właśnie jedzenie odpowiednich pokarmów, które mhm. mogą powodować różnego rodzaju problemy. Właśnie z narządami choroby, ale też z układem nerwowym, to wystarczy spojrzeć na cukier, który jest podawany w ogóle teraz chyba wszędzie jest obecny. Mm -hmm. Cukier bardzo stymuluje nasz mózg. Nasz mózg w ogóle potrzebuje cukru glukozy do funkcjonowania, i jeżeli my mamy nadpodaż tej glukozy, to po prostu ten nasz umysł jest przeładowany. I dzieci w ogóle po zjedzeniu na przykład słodkiego są nadaktywne. Mm -hmm. W ogóle wiesz, <laughs> też nie chcę generalizować, ale ja przez jakiś czas pracowałam. <laughs> Z dziećmi niepełnosprawnymi, i tam jest tak, że bardzo często przy dzieci, które mają napady padaczki, w ogóle pierwsze co, to się eliminuje cukier z diety. Mhm. Okay. <coughs> czyli że on też jakby przez tą reakcję wpływa bardzo mocno no, no właśnie ten układ nerwowy. Układ nerwowy, żeby po prostu go dodatkowo wiesz, nie, nie, stymulować. nie stymulować, tak. Mhm. Bo to nie jest jedyne rozwiązanie, oczywiście, ale to po to, żeby nie dawać dodatkowych bodźców do stymula stymulacji i do przyciążenia, więc dieta, jaką my mamy yy, odżywianie, które jest odżywianiem niekomórkowym, czyli nie odżywiamy mhm. naszych komórek które mają mm. spełniać podstawowe funkcje, tylko zapełnia, zapełnia, zapełniamy żołądek jedzeniem, jedzeniem, które nie jest żywym jedzeniem. No właśnie, przepraszam, bo to tężyczka jest tą chorobą właśnie taką na poziomie komórkowym. Tak, komórkowym. To chodzi też o odżywienie komórki. Mm. I to jedzenie właśnie z takim pustym jedzeniem. To jest, wiesz, coraz bardziej ubogie jest w ogóle w w minerały to jedzenie. Związane jest to z przemysłem po prostu mm -hmm. i, i z tym, w jakich warunkach też to jedzenie jest uprawiane. W jaki sposób myjemy? Bardzo często szybko jemy jedzenie takie, które jest najprostsze, ale takie, które nam nie służy. No bo też nie odżywiamy się według pół roku, nie gotujemy za mm. tych potraw, nie skupiamy się na tym. Często szybko jemy dużo zimnego, czyli kanapki, pieczywo. Mm -hmm. To jest takie najczęstsze, wiesz, po co sięgamy, bo to jest najprostsze. I ja wiem, że to wszystko jest trudno, też tak na raz wdrożyć mm -hmm. i to może być skomplikowane. Więc też to nie chodzi o to, żebyśmy teraz wiesz, byli ortodoksami, się zapewne rzeczy jasne, Chodzi o to, żeby po prostu zainspirować się, powiedzieć tak. o tym, jakie są możliwości. Ale y, warto też powiedzieć, że tą medycynę chińską można wprowadzać na własnym podwórku, mhm. bo też zaczęłyśmy od tego, że jest mnóstwo fantastycznych ziół na przykład y, w Polsce. I teraz chciałabym, żebyśmy y, powiedziały... Co my, mieszkając w Polsce, mm -hmm. mając te osoby, które mamy, te zioła, które mamy tak. do dyspozycji, jak możemy je wykorzystać e, mm -hmm. właśnie m, dla swojego zdrowia? Nie? Mm -hmm. No to tak. Jest mm -hmm. bardzo dużo ziół chińskich. Mm -hmm. Natomiast ja myślę, że w ogóle teraz jestem na tej psychodietyce i tam doktora Agnieszka Krzymińska dużo mówi o tym, jak możemy wykorzystywać zioła polskie. Mm -hmm. Bo faktycznie są te chińskie są w ogóle takie całe, całe mieszanki chińskie mhm. do różnych dolegliwości, ale ona mówi no, po pierwsze, to egzotycznie brzmi, po drugie, trzeba gdzieś się specjalnie po te działa wybierać. Yy, można je zamówić oczywiście przez internet, ale takie, które są u nas powszechne, czyli yy, możemy wykorzystywać do tego lipę, yy, szałwie, możemy wykorzystywać kminek rzymski, możemy wykorzystywać mięte, mięte, koper. Który, który mamy, możemy wykorzystywać cynamon, możemy wykorzystywać goździki, mm -hmm. imbir proszkowany albo ten surowy, bo one też mają różne, różne właściwości Ym, i możemy je używać przy dolegliwościach związanych z dolegliwościach gastrycznych, na mm -hmm. przykład tak, mm -hmm. koper włoski, mm -hmm. który mm -hmm. pijemy po problemach albo na przykład możemy dodawać kminek do fasolowatych i do takich mm -hmm. strączkowych rzeczy, żeby się lepiej trawił. Mm -hmm. Ja dodaję majeranek i dodaję kminek, żeby nadać tego smaku. I w ogóle w medycynie chińskiej jest mówione o tym, że nasze jedzenie ma pachnieć. Mm -hmm. Ono ma być przyprawione. Mm -hmm. W ogóle też tak jest i w tak? Tak. Te jedzenie jest takie bardzo aromatyczne zawsze w Indiach. I ono ma dużo przypraw, bo oni w ogóle przyprawami leczą. To jest takie bardzo typowe. Kurkumina, mm -hmm. naturalny antybiotyk. Więc te, te, te rzeczy możemy używać w naszej kuchni na co dzień. Warto sobie wejść na jakieś strony internetowe i tam, jak w ogóle jest, na przykład, jakiś przepis na coś, mm -hmm. czy na jakieś zupy rozgrzewające, zupa dal, soczewicy, to akurat jest w Jurwedzie, <coughs> ale jak są jakieś przyrządzanie mięs, bo w ogóle mm -hmm. Chińczycy mówią o tym, żeby jeść tłuszcz zwierzęcy, bo jest to związane z energią, i, i która, która jest i z ciepłem, które nam mm -hmm. to jedzenie daje. Natomiast oni bardzo dużo używają przypraw, właśnie mm -hmm. do tego gorczycy, do tego, żeby przyprawiać to jedzenie i nie pomijajmy tych przypraw. Mm -hmm. To znaczy, jak widzimy je, to niech nas to nie przeraża. Po prostu zaopatrzmy naszą kuchnię w te przyprawy i tego używajmy odważnie, bo one po pierwsze zmieniają smak potrafi, i mm -hmm. one jest smaczna, ale po drugie to chodzi o to, że lepiej nam się to wszystko trawi i to mm -hmm. nam jakby, nas to wspiera. Mm -hmm. Czyli, ym, no, więc tak, więc warto się zaopatrzyć właśnie i w gorczycę, i w kminek, majeranek. Kurkuminę, cynamon, imbir, goździki, to takie podstawowe rzeczy, mm -hmm, które i są w no tak, i wszystko, I wszystko naturalne i gdzieś tam połączenie tych wszystkich składników powoduje, że mm -hmm. jak rozumiem odżywiamy te komórki. Tak, odżywianie komórkowe. Sposób. Przy tym jeszcze możemy używać takiej żywności funkcjonalnej, która jest dostępna. Ja nie mówię o suplementach, bo suplement jest czymś innym niż żywność funkcjonalna. Mhm. Żywność funkcjonalna ma, musi spełniać pewne standardy i ma właśnie odżywiać nas na poziomie komórkowym i ma nas też trochę leczyć. Więc mhm. na przykład pierzga. Mhm. Mamy to przecież. Mhm. No mamy tyle... Mhm. Znaczy w ogóle pierzga jest też takim, miody są w Polsce bardzo popularne, mhm. więc pieszgę, pyłek pszczeli, oczywiście zawsze sprawdźmy, czy nie mamy uczulenia na te produkty, to no w małej tak. ilości zażyjmy na początku. Ale ja codziennie wieczorem biorę sobie kilka takich jak kuleczek pieszki, mm -hmm. one są w takich kuleczkach, mm -hmm. dodaję do tego pyłek pszczeli, od troszkę, wody i to przez noc stoi, a rano dolewam troszkę ciepłej wody, no oczywiście nie gorącej, mieszam to i to wypijam. Mm -hmm. I to za zawiera i minerały, i, i yy, aminokwasy, witaminy z grupy B, które są bardzo ważne, witaminy C, A, E. To jest naprawdę dobrodziejstwo i to mamy na wyciągnięcie ręki, no to nie jest skomplikowane mm -hmm. i to jest dostępne. Mm -hmm tylko my czasami nie zdajemy sobie też z tego sprawy, że ta natura, która wokół nas jest, ona ma z nami być w pewnej synergii mm -hmm. i ona jest po to, żeby nam służyć, a my powinniśmy ją dbać i ją szanować, ale ona naprawdę ma wszystko, czego potrzebujemy, może, tak i korzystać właśnie i myślę, że to jest właśnie klucz i z tego się zrodziła ta medycyna chińska, tak. że Ludzie korzystali po prostu z tego, co mają na wyciągnięcie mhm. ręki. W ogródku na przykład. W ogródku na przykład. Mhm. I trochę do tego myślę, wracamy coraz częściej. Rozmawiamy też o, o tym właśnie powrocie do natury, o uprawianiu własnych ogródków. Tak. Kto ma takie możliwości, zwłaszcza mhm. mieszkańcy dużych miast, do tego dążą. Więc, więc ta medycyna jest naturalna, jest, jest blisko, trzeba z niej tak. korzystać. Ale wiesz, co już będziemy powoli się zbliżać do końca? Mm -hmm. Ale ja wiem, że Ty masz ze sobą y, fantastyczne y, zioło. <grym> tak. I chciałabym, żebyś o nim opowiedziała, bo y, ja tutaj muszę powiedzieć, że y, właśnie poznałyśmy się z Heleną na, na, na takich warsztatach, y, które Helena prowadziła, bardzo właśnie holistycznych. Więc doświadczyłam tego, tych ćwiczeń porannych, chigong, mhm. doświadczyłam pracy z ciałem, doświadczyłam masowania. Głasza. E -głasza tak. I faktycznie no świetne, świetne doświadczenie świetne samopoczucie. Mhm. Ale. Y Apogeum w ogóle całej naszej <laughs> historii i spotkania było palenie tego właśnie zioła. zioła. Tak. Więc opowiedz o tym. Już opowiadam, pokażę to. I tym. też opowiedz proszę, co ono wiesz, daje, mhm. jakie mhm. korzyści przynosi, bo ja już wiem jakie. Dobrze. Ale chciałabym, żebyś ty powiedział. To już opowiadam. To jest moksa. Czyli tak zwana bylica piołnowa. To jest zioło piołunu, które występuje, które jest sproszkowane. One są suszone i zmielone. Te liście są po prostu suszone i to jest zmielone, i ona występuje w różnych formach. Ale ona rośnie też w Chinach, właśnie, tak? To... Tak, ale to też można tutaj. Tak, w Chinach rośnie. I zobacz, mamy tak. Mokse w formie takich czarnych, akurat te są cienkie. To jest moksa bezdymna, która nie, wy, nie wydziela dymu. Ona ją się podpala zapałką. Mm -hmm. Ona jest taka, wiesz, ubita, jak tutaj widzisz. I podpala się tą zapałką, ona się robi yy, mm, taki, taki rozszerzony węgielek. Mm -hmm, mm -hmm. Robi się po prostu gorąca, na to dmuchasz i to już się żarzy. I to w punktach, gdzie wykorzystuje się akupresurę bądź akupunkturę, przykłada się do tych punktów, punktów akupunkturowych właśnie mokse. Mhm. I to jest, ta nie wydziela dymu. Mamy taką trochę grubszą, większą, ona wygląda jak takie cygaro do palenia. Zresztą no to jest cygaro do palenia. Mhm. Ono też specyficznie pachnie. I ona jest już mhm. dymna. Ona no wydziela już pan. dym. Tak, ona. Mhm. No właśnie, zaraz powiem, jakie ona ma właściwości. Mhm. Więc. Ta pachnie świetnie, bo ta bezdymna tak nie pachnie. I na końcu już mamy to zioło, czyli one jest w takiej formie sproszkowanej. To mhm. jest akurat towar prosto z Chin, towar dobrej jakości, z Chin. tak, on jest bardzo dobrej jakości, świetnej jakości mm. jest ta moksa i ona ma naprawdę okay. świetne działanie. Mhm. Bo są moksy pięciolatki, siedmiolatki, dziesięciolatki i im starsza, tym droższa. No i z tej moksy akurat, którą tutaj widzisz, ona jest taka plastyczna dosyć, tak, prawda? tak, tak, tak. się układa, taka gąbeczka, się, taka gąbeczka mhm. i z tego się formuje stożki, które się podpala i teraz y, moksę możesz stosować na przykład na y, igle do akupunktury, czyli y, akupunkturzysta bija igłę i na końcu tego podpala moksę, czyli mhm. to ciepło przechodzi przez igłę do ciała. Możemy to stosować formując właśnie te stożki, przykładając te do ciała, czy to na przykład bezpośrednio. No mhm. W Chinach to się robi już bezpośrednio, albo dając jakąś osłonkę, na przykład w postaci imbiru. Tak, plasterka jest z imbiru. No właśnie, ja to tak robią. na robię. imbirze. Jaś na imbirze płonący <grym> tak. tak. Można też tą moksę napychać do różnych u, u takich gadżetów gdzie się podpala i one po prostu są ciepłe, to się przykłada do ciała. Aha, okej, okay. czyli mamy taki jakby koreczek. Tak. Yy, mamy skrzyneczki w ogóle. Takie taki po prostu miejsce, w którym możemy włożyć tutaj to tak. zioło, podpalić je, jak rozumiem, tak. żeby ten żar mhm. się... Yy, żeby się, się żarzyło. Żeby mhm. się żarzyło i wtedy po prostu przykładamy tak. sobie do ciała. Tak i możemy nawet to włożyć tam. Mhm. Też I to się od tutaj pali, więc są różne metody wykorzystywania tego, w zależności od tego, jak to jest z tym, jakby, kto, jak to jest biegły w użyciu mhm. tego, plus to, z jakim mamy pacjentem do czynienia. No właśnie, ale powiedz, co tam daje tak, takie już. palenie tego zioła? Po pierwsze, ono rozgrzewa skórę mhm. i powoduje, że szybciej krąży krew, więc mhm. potrafi mega rozluźniać, bo mhm. oczywiście mięśnie się rozluźniają, układ krwionośny szybciej pracuje. Po drugie, mówi się, że MOXA wzmacnia naszą energię chi. Mhm. Czyli jeżeli mamy osoby, które są niedoborowe, które marzną, które są słabe, to moksa dodaje takich sił witalnych. Ja Wam robiłam moksę po dosyć długim spacerze wtedy. Mm -hmm. To było ten, tak. mieliśmy 17, 17 km kilometrów trekingu plus w Shirin-Yoku, czyli kolejna mm -hmm. rzecz, która jest związana z, ja z Chinami, z Japonią tak naprawdę, czyli kąpiel leśna, to mm -hmm. też oni praktykują. Mm -hmm. W Japoniach jest to przepisywane na receptę, czyli mm, to, jest taka, to jest taki mindfulness w spacerze w lesie. Tak, taki spacer w lesie z dużą uważnością na, tak. po prostu, na, na tą naturę, na, tą naturę. Na, na las, na to, Dokładnie. Co, się na czyli odgłosy, to co jest dzieje, więc mieliśmy to po takim spacerze i ja chciałam wam trochę dodać energii, tam po, żeby wam było troszkę cieplej i zapaliłam to w specjalnym miejscu, czyli na pępku, tam jest brama Ming Meng, gdzie znajduje się nasza esencja życia, coś co dostajemy od mamy i taty, tam jest jakby tutaj trzymane, te, jakby, mhm. nie, nie nazwę tego DNA, ale coś z czym przechodzimy, nasza siła witalna. Więc ja tam wam to mhm. w, ten pępek, jakby w tym pępku zapaliłam, żeby dodać tą energię, mhm. ale jednocześnie zapalając taką moksę właśnie, czy to w formie cygara, czy to w formie tego proszku, ona wydziela niesamowity zapach. Mm. I poza tym, że jest taką termoterapią, to też jest aromaterapią, mm -hmm. bo ta moksa ma właściwości terapeutyczne, zapach w ogóle tego zioła, więc ta bardzo często mam także osoby, które do mnie przychodzą. Na przykład miałam kiedyś pewnego pana, który miał nawracające zapalenie pacharza moczowego, nawracające i mm, ciągło miał chud i przeciąg w ogóle, mm -hmm. jakby tutaj miał no oczywiście na dole brzucha. Więc ja mu zapaliłam moksen na kanale pęcherza moczowego Nerek. I to było ciekawe, że on tego w ogóle nie czuł na początku. Mm -hmm. W ogóle nie czuł, bardzo długo trwało zanim to poczuł. Ale jak to poczuł, on w ogóle sobie nie zdawał nawet sprawy z tego, co ja robię. No bo on przychodził do mnie na masaż, no tutaj światło mm -hmm. będzie się działo, coś tam koło nogi. W ogóle chyba nawet nie słyszał tej zapalniczki, którą podpalałam, jak, jak, mm -hmm. jak przykładałam też mu to. I nagle w pewnym momencie poczuł taki gorąc mm -hmm. tutaj, i te dolegliwości związane z pęcherzem moczowym, jakby przysta przystanęły, minęły mu. I mówi, że to było niesamowite uczucie. Mm. Więc takiej osoby, którym, nie wiem, marzą na przykład notorycznie z dłonie i stopy, które sobie z zaaplikowały tą moksę w pępek, ciepło, od razu mm -hmm. energia poszła. Mokse też się wykorzystuje, y są już nawet kursy dla fizjoterapeutów, mm -hmm. bo y mamy pewne punkty, które y są związane z takim przebiegiem. Y Mięśniowo-ścięgnistym, mhm. i w zależności od tego, kto jakie ma problemy, załóżmy, ktoś ma problemy z szyją i ma kiedy obraca, mhm. albo kiedy odwodzi, tak? Mhm. W zależności od tego, kiedy się ten problem, albo na przykład, jak po nocy, budzi się ma problemy z szyją, ale nie mówimy o nie wiem, złym leżeniu, tylko naprawdę ma takie e, problemy. Z sią, taką, taką blokadę mhm. i ten ból narasta w spoczynku. To w zależności od tego, z czym przychodzi, e, na pewnych punktach, na zakończeniu palca lub stóp lub dłoni, podpala się niewielką grudkę moksy, i działa od razu. Więc to jest niesamowite, mm, bo te super. kursy są już normalnie dla fizjoterapeutów i fizjoterapeuci na te kursy uczęszczają i się, tego jakby uczą. Nie ma na to dowodów naukowych, mm -hmm. ale są takie dowody. Życiowe. Empiryczne. No życiowe, tak, takie jest doświadczenia też tak, idące. Więc... No ale to, to jakby o tym rozmawialiśmy od początku, tak, że, że ta medycyna nie opierała się nigdy mhm. na, na takich dowodach, właśnie naukowych, tak. na sprawdzaniu, czy, czy to będzie działać, czy nie będzie mhm. działać, jakie będzie miało skutki uboczne. Tak. I, i, na, I to jest wyjątkowość tej medycyny chińskiej, mhm. więc bardzo Ci dziękuję ja za, również Olu. za tą rozmowę i masę ciekawych informacji. Mhm. E, I inspiracje. Co, mm, polecamy spróbować. E, tak, I, ciepłą wodę, i ciepłą, ciepłą wodę pić na koniec. I tak, tak. ciepłą wodę jest bardzo ważna, jest w ogóle mm -hmm. niezbędna w naszej diecie. Pijmy ciepłą wodę. Nie musi być gorąca, ale nie pijmy tej chłodnej. tak? Pijmy ciepłą wodę, bo ona jest bardzo ważna, zwłaszcza rano. W ogóle mm -hmm. tak, taki tip, jak mamy dziecko, nie jadka, mm -hmm. albo w ogóle my nie mam apetytu z rana, jest nam niedobrze, to wypijmy ciepłą wodę, szklankę ciepłej wody, dlatego że to pobudza soki żołądka mm -hmm. do pracy, bo ogień trawienny. Jest nam jakby jest nam niezbędne. My bardzo często ten ogień trawienny zalewamy chłodnymi napojami, jakby złą dietą, więc żeby podsycić ten ogień trawienny, wypijemy ciepłą wodę. To jest bardzo ważne. W ogóle szklanka ciepłej wody po przebudzeniu jest no właśnie, must have. Taka po prostu mała rzecz. Nie? <grych> tak, i od tego po prostu warto zacząć, żeby żyć długo i dobrze. Tak, bo oczywiście. w końcu w zdrowiu. Po <grych> to, to tu jesteśmy i dlatego o tym rozmawiamy, mhm. żeby żyć długo, dobrze, dokładnie i w zdrowiu. Mhm. Bardzo Ci dziękuję. Ja też. Super. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik-sekielski. Zostań naszym patronem.